Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pierwsze pytania, które bym miał, to dotyczą artykułu 9 projektu ustawy. Tam jest mowa o ocenach, sporządzaniu ocen i uwag. Pytanie moje jest takie, jaki jest cel umożliwienia wnioskodawcom samodzielnego wskazania podmiotu, który ma sporządzić stosowną ocenę lub wnieść uwagi do oceny? Czy nie lepiej byłoby, gdyby kompetencje w sprawie wyboru podmiotu do sporządzania oceny lub uwag pozostawić wyłącznie ministrowi rozpatrującemu wnioski? I drugie pytanie z tym ściśle związane, czy wystąpienie do podmiotu zewnętrznego o sporządzenie oceny i uwag będzie się wiązać, chyba raczej tak, z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat na rzecz tego podmiotu. Kto będzie wobec tego obciążony kosztami? Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze. Rozumiem, że to do pytania do pana senatora Konopki. Proszę bardzo. Tak, dziękuję. Ja chciałem na początku sprostować wypowiedź pana senatora Wojciechowskiego. Pan senator Wojciechowski mówił o nie wniosku czy poprawce mniejszości komisji, tylko o wniosku, który został przyjęty odnośnie języka polskiego. Także to tak i to Senat zdecyduje o tym, czy to zostanie ta poprawka przyjęta, czy też nie. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy nie odpowiadając na pytanie panu senatorowi Knosali, nie dyskutowaliśmy na ten temat na komisji. Jest minister Plockie. Jeżeli można przekierować to pytanie na ministra, to byłbym wdzięczny. Dziękuję.